Okej, no więc chciałabym Wam pokazać jako ekspert od NGS-u, samozwańczo tak nazwany, jak interpretujemy NGS i jak wygląda cała procedura NGS i przekazać to w sposób, który nawet przedszkolak zrozumie. Przetestowałam na moich przedszkolakach, działa, więc myślę, że z diagnostami laboratoryjnymi nie będzie problemu. No więc tak, na początek dla wszystkich, którzy nie są genetykami molekularnymi, chcę Was uspokoić, że NGS to nie jest jakiś taki byt, który powstał z dnia na dzień i w ogóle to jest nowatorska technika, jedyna w swoim rodzaju, która nigdy wcześniej nie istniała. NGS jest zlepkiem wielu technik cytogenetycznych i molekularnych tak naprawdę. Mamy tutaj elementy, które możecie znaleźć w popularnych dzisiaj testach na COVID, w testach LAMP, które polegają po prostu na ligacji adapterów, czyli drobnych, takich małych końcówek oligonukleotydowych do końców sekwencji. I to jest element, który się nazywa po prostu tworzeniem biblioteki NGS. Za chwileczkę o tym powiem trochę więcej. Później prowadzimy sekwencjonowanie, które jest analogiczne do sekwencjonowania Sangera. Oczywiście jest to zmodyfikowana wersja Sangera, ale jakby pomysł jest dokładnie ten sam. Odczytujemy fluorescencję, czy też sygnał świetlny, czy też emisję protonu dla danego nukleotydu, którym przemywamy medium. I na końcu mamy odczyt fluorescencji, który jest w zasadzie bardzo podobny do tego, jaki prowadzimy na mikromacierzy. Więc mamy sobie płytkę, która nam świeci i ten sygnał jest rejestrowany z odpowiednich punktów świetlnych i jest potem interpretowany, zamieniany z obrazu na po prostu na plik tekstowy. Dokładnie tak samo jak w mikromacierzy. A więc tak, przygotowanie bibliotek, czyli ten pierwszy etap, który wykonujemy przed reakcją sekwencjonowania, no tak naprawdę polega na tym, że bawimy się klejem i nożyczkami, tak? Izolujemy sobie DNA. Mamy DNA, które jest w postaci długich nici, mocno ze sobą zresztą splątanych. I żeby przeprowadzić NGS, musimy mieć małe fragmenty. Teraz będziemy mówić o technologii krótkich odczytów tylko, ale do długich odczytów też jakby ma to zastosowanie. A więc tniemy najlepiej na równej długości, ale to też nie zawsze, DNA na małe fragmenty, kilkuset nukleotydowe. Także ciach nożyczkami. I później musimy dokleić do tych kawałków DNA kotwiczki, które będą kotwiczyć te sekwencje na komorze przepływowej, czyli na takim analogu mikromacierzy. Tak? Czyli mamy małe fragmenty DNA i używamy ligazy, czy takiego kleju molekularnego. I teraz wspomniałam o tym, że są długie odczyty i krótkie odczyty. Generalnie NGS nie jest technologią dojrzałą, jeszcze ona jest ciągle dostosowywana, ciągle pojawiają się nowe pomysły, jak to robić. W związku z tym na początku bodajże było 6 lub 8 systemów sekwencjonowania, takich do celów naukowych, 2000 tam lata 9-10 powiedzmy. I część z tych systemów już przegrała na rynku, w związku z tym ich nie znajdziemy. Solid 454 był jeszcze w etapie pirosekwencjonowania. To wszystko jakby albo zostało zaadoptowane do tych nowych, dzisiejszych technologii, albo po prostu wypadło z rynku jako niepraktyczne. Więc w tej chwili mamy cztery takie wiodące systemy do sekwencjonowania. Ja się skupię na Illuminie, bo to jest najpowszechniejszy i no, na egzaminie więcej od Was raczej wymagać nie będą. Mamy też IonTorrenta, z którego korzysta mniejsza liczba laboratoriów. On działa na troszkę innej zasadzie, nie będę w to wchodzić, ale oba generują odczyty krótkie, o długości 150, IonTorrent do 250 par zasad. Także one są po prostu krótkie i mają swoje wady i zalety, o czym za chwilę. I mamy też sekwencje długie. Długie odczyty są realizowane w technologii Nanopore i w technologii PacBio. Nie będę się nimi dłużej zajmować, powiem tylko tyle, że co jest wadą długich odczytów, generalnie generują dużo szumu. Wszystkie te fioletowe punkciki, jakie tutaj widzicie na sekwencji, to są artefakty, to są insercje, delecje głównie, a delecje tutaj w postaci kreseczek też są. I tego jest po prostu dużo. One są zupełnie przypadkowe, więc w każdej takiej nitce sekwencjonowanej one będą gdzie indziej leżały. I jak się złoży te wszystkie sekwencje do postaci takiego jednego wspólnego konsensusu, tak zwanego, no to otrzymamy w miarę spójną informację. No ale ten szum nie pozwala nam
uzyskać dużej czułości, czyli na przykład mozaiki nam uciekną w tym przypadku, tak? Dlatego, że nie będziemy w stanie ich sekwencjonować dobrze. To nie jest dobra metoda w ogóle do mutacji punktowych. Natomiast jeżeli mamy długi odczyt, to znajdziemy w nim rearanżacji łatwiej, co zaraz Wam wyjaśnię. Jeśli chodzi o krótkie odczyty, no to tutaj jest bardzo mało tych takich kropeczek, tych insercji, delecji, i one mają doskonałą właśnie dlatego czułość i ten brak artefaktów jest tym, dzięki czemu w diagnostyce klinicznej znalazła ta metoda zastosowania. Okej, i teraz same krótkie odczyty, już tylko Illumina, skupiamy się tylko i wyłącznie na tym pierwszym podpunkcie, ma dwa rodzaje przygotowania tych bibliotek, o których powiedziałam. Jedna z nich jest oparta na metodzie PCR. Takich obrazków tych slajdach z kursów egzaminacyjnych, czy tam właśnie na egzaminach, raczej nie uświadczymy. IMIT czy większość laboratoriów robiących choroby rzadkie posługuje się takimi gotowymi panelami, ale panelami takimi większymi, które mają dużo większą jakby dokładność i są wiarygodniejsze niż te panele amplikonowe. Natomiast no, zobaczcie, jak one wyglądają. Jeżeli włączycie sobie w IGV jakąkolwiek sekwencję z BAM, plik, no to zobaczycie po prostu różnicę, tak? Jeżeli są takie schodki w tych odczytach, no to są konkretne miejsca, gdzie zaszły PCR-y i to jest biblioteka PCR-owa. Jeżeli mamy takie górki, dołki, one są takie właśnie bardzo niejednorodne, no to jest tak zwana hybrydyzacja. Różnią się one tym, że właśnie tutaj robimy, ta metoda znakowania tych, przygotowania bibliotek jest oparta głównie o PCR, a tutaj najpierw ligujemy te sekwencje adaptorowe, te kotwiczki i potem wyławiamy jakby te cele, które nas interesują z całego genomu poszatkowanego. I to jest zastosowane w dużych panelach, ale także w sekwencjonowaniu eksomu i genomu. Także na tym się skupimy rozwiązaniu jakby. I tutaj jest też bardzo fajne, Michał jakby znalazł fajny przykład też, jak wyglądają właśnie, jak wygląda pokrycie, czyli te właśnie górki i dołki tutaj. To są po prostu takie tutaj poszarpane i takie kolumny jakby, które odpowiadają miejscom, które wytypowaliśmy w PCR-ze do sekwencjonowania. Samo sekwencjonowanie, tak jak powiedziałam, zachodzi w komorze przepływowej i odczyt sygnału przypomina ten z mikromacierzy. Tutaj jest taki haczyk, że w przypadku mikromacierzy mamy nadrukowane sondy dla konkretnego amplikonu, znaczy dla konkretnego fragmentu genomu w konkretnym miejscu mikromacierzy. Tutaj tak nie ma. Tutaj są po prostu takie uniwersalne kotwiczki dla sekwencji, do których losowo one się przyłączają. Przyłączają się losowo, ale w odpowiedniej odległości od siebie. My tą bibliotekę musimy rozcieńczyć na tyle, żeby te miejsca przyłączenia się nie zlewały się ze sobą, były różne i po prostu w postaci odrębnych punktów świetnych mogły być analizowane przez program odczytujący sygnał. I teraz na tym, w każdym z tych punkcików przyłącza się jedna matryca. Następnie dochodzi do takiej małej amplifikacji, czyli taki drobny PCR jest krótki robiony, żeby stworzyć tak zwane klastry, czyli miejsca, gdzie jest pęk sekwencji tej samej, co daje nam lepszy sygnał odczytu, bo z pojedynczej sedlitki sekwencji byśmy mieli po prostu kiepski sygnał i bardzo zaszumiony. Więc mamy taki klaster, przy czym najpierw sekwencjonujemy odczyty z jednej strony, tak jakby z primera forward. Odczytujemy 150 par zasad, tak? I dla każde miejsc, każdy odczyt składa się z czterech przemywań kolejnymi zasadami. Najpierw adenina, jest punkt świetlny albo go nie ma, potem tymina, jest punkt świetny albo go nie ma, cytozyna jest albo nie ma i guanina tak samo. I dopiero te cztery jakby przemywania dają nam informację o tym, czy jaki nukleotyd się wbudował. Okay, w danym miejscu, w danej sekwencji. Aparat zbiera te informacje łącznie właśnie z lokalizacją tego sygnału, czyli każdy jakby sygnał ma przyporządkowane swoje miejsce na tej komorze przepływowej. One są różnej wielkości i mają różną przepustowość, jakby różną ilość danych jesteśmy w stanie z niej uzyskać, czyli różną ilość DNA możemy wkropić i różną ilość pacjentów możemy razem złączyć jakby w jedną pulę, żeby ich sekwencjonować. Okej, okay, i właśnie, odczyty R1 i R2. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć w ogóle całą koncepcję sekwencjonowania krótkich odczytów.
Przyłącza nam się kotwiczka, kotwiczka reverse na początku do tego klastra, do pojedynczego i sekwencjonujemy na starterze, no forward w tym przypadku, sekwencję R1. To jest nasz odczyt, 150 nukleotydów, czyli to, co jest zaznaczone jako R1. Następnie, to jest 150 nukleotydów, następnie jakby odpłukiwana jest cała matryca ta z kotwiczką reverse, kotwiczka forward się przyczepia i teraz sekwencjonujemy na drugim primerze, sekwencjonujemy część R2 i znowu sekwencjonujemy 150 par zasad. Oba te odczyty jakby znajdują się w jednym klastrze. Tak? Po prostu są w kolejności sekwencjonowane najpierw R1, potem R2. Więc w jednej lokalizacji na komorze przepływowej mamy dwa odczyty. One są, tak mówi się, sparowane, per-end dlatego. Dlaczego to jest ważne, to za chwilę. Jeśli chodzi o analizę danych, to już mamy wszystko, odczytaliśmy wszystkie sekwencje, 150 nukleotydów z R1, 150 nukleotydów z R2, zapisaliśmy to w pliku tak zwanym BCL. Następnie musimy przeprowadzić tak zwany potok analizy danych NGS i to jest to, co ja Wam spróbuję przedstawić na poziomie przedszkola. Otóż najpierw musimy zrobić alignment, czyli mając ten plik już z sekwencjami gotowymi, musimy ułożyć te sekwencje i przyrównać do genomu referencyjnego. Później musimy wywołać warianty, na końcu zrobić anotację, przefiltrować te warianty i biologiczny sens z tego odnaleźć. Jak to wygląda? To jest dziecinnie proste, słuchajcie. Bo analiza danych NGS to jest połączenie puzli z grą w statki i z grą w szukanie różnic pomiędzy dwoma obrazkami. No więc moje przedszkolaki to umieją i myślę, że wy też jesteście w stanie to zrozumieć. Wyobraźmy sobie genom jako obraz. Ostrzegam, że NGS będzie wam się od tej pory kojarzył już tylko z takimi misiami. Mamy obraz, który jest naszym genomem referencyjnym i mamy drugi obraz, który jest podobny do tego, ale są w nim pewne różnice i chcemy znaleźć te różnice. I to jest cała idea NGS-u. Więc robimy alignment, czyli mapowanie, albo inaczej uliniowienie po polsku. To jest układanie puzli, bo nasze krótkie odczyty, pofragmentowane DNA, to są puzzle, które algorytmy komputerowe, obliczeniowe muszą złożyć w pełen obrazek, nie znając, no, znając ten genom referencyjny, do którego się odnoszą, czyli mając taką legendę, jak ten obrazek na pudełku od puzzli. Układamy sobie ten nasz genom, cały, wszystkie misie, wszystkie pszczółki, wszystko trafia na swoje miejsce. Żeby to zrobić łatwo, no bo jeżeli mamy tych puzli kilkadziesiąt, no to sobie z tym poradzimy spokojnie, ale jeżeli mamy tych puzli kilka milionów na przykład, no to już może być problem ze zrobieniem tego w miarę szybko. Informatycy wymyślili sobie takie sprytne algorytmy, które segregują najpierw wszystkie odczyty na pewne kategorie. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, co to są za kategorie, no ale tak samo można zrobić z puzzlami, tak? No to jest jedna z technik szybkiego układania puzzli. No pewnie wszyscy znają technikę układania najpierw ramki. Więc robimy pewne kategorie z naszych odczytów, związane z tym, jaka jest sekwencja tych odczytów, czyli czy zaczynają się na A, czy druga litera to jest G, czy trzecia jest T i tak dalej. I tworzone są takie kategorie. I następnie po tych kategoriach układany jest nasz obrazek. Wszystko jest dobrze, jeżeli sekwencje te 150 nukleotydowe, które odczytaliśmy z grubsza 150 do 150 nukleotydów, są unikalne. To znaczy, jeżeli sekwencja jest jedna taka, jaki mamy fragment długości w całym genomie. Jeżeli ta sekwencja nie jest unikalna, na przykład możemy sobie wyobrazić, jaką katorgą byłoby układanie puzli, które są zrobione z jednego koloru tylko. Tak? I każdy puzzle jest z innego wykrojnika. No masakra. I tak samo jest w przypadku układania alignmentu przez algorytmy. Jeżeli mamy jakąś sekwencję, która pasuje w wiele miejsc genomu, to nie jesteśmy w stanie jej dobrze ułożyć. I to jest minus technologii krótkich odczytów właśnie, że jest wiele miejsc w takim genomie, gdzie nie da się ułożyć sekwencji. No, świetnym przykładem są tutaj mutacje dynamiczne, których normalnymi takimi metodami właśnie alignmentem nie jesteśmy w stanie dobrze ułożyć. Drugim takim ciekawym przykładem jest SMN1 i SMN2.
czyli SMA nasze ulubione, które też zaraz Wam pokażę, jak wygląda ułożone z krótkich odczytów. Także w przypadku sekwencjonowania długich odczytów możemy sobie wyobrazić puzzle, które są po prostu zrobione z większych kawałków. I o ile łatwiej ułożyć jest niebieskie, jednolicie niebieskie tło z czterech puzzli, niż jest z kilkudziesięciu tysięcy na przykład, czy kilkuset nawet. Tak? Także w przypadku sekwencjonowania długich odczytów, jeżeli mamy nawet kilka unikalnych zasad w tej sekwencji, to my będziemy w stanie złożyć z tego obrazek. W przypadku krótkich odczytów po prostu się tego zrobić nie da w ten sposób. No właśnie, i dlatego tutaj krótkie odczyty zawodzą, a długie jesteśmy w stanie, chociaż z mniejszą czułością metody, ale ułożyć je dokładnie tak, jak być powinny ułożone w tym miejscu, w którym są rzeczywiście w sekwencji. Następnie, jak już mamy ułożone te nasze misie, to musimy wywołać warianty. O co tu tak naprawdę chodzi? Mamy sekwencję referencyjną i mamy nasze puzzle, które odrobinkę różnią się od tej sekwencji referencyjnej. No to musimy po prostu znaleźć różnice i opisać je w tabeli, w sposób, który, jeżeli osoba zobaczy druga taką tabelę, będzie w stanie od razu, bez patrzenia na obrazek, powiedzieć, gdzie te różnice się znajdują. A więc mamy, tutaj jest chmurka duża, tutaj chmurka mała, tutaj jest gałązka, tu jej nie ma, tutaj jest pszczółka, tu jej nie ma. I ups, tutaj nic się nie zmieniło, tak? Ten krzak jest taki sam tutaj i tutaj. No ale z jakiegoś powodu no, nasz algorytm nie jest idealny, uznał, że to też jest wariant, tak? Więc mamy, nie wszystko tutaj się zgadza. I z tego powodu też później musimy robić weryfikację ręczną tych danych. No komputery po prostu mają swoje wady. I no tutaj chyba jeszcze gdzieś ten mój komputer w postaci mojej osoby nie znalazł jakiegoś wariantu. Nie powiem Wam teraz gdzie. O tutaj, nie ma krzaczka, prawda? Więc mamy fałszywe negatywy i fałszywe pozytywy, jak w każdej metodzie laboratoryjnej. Tylko że tutaj sekwencjonujemy bardzo dużo fragmentów naraz, więc tych artefaktów też jest porównywalnie dużo. Czyli wywołujemy warianty i znajdziemy różnice. Musimy też wiedzieć, gdzie one są, więc mamy lokalizacje. W przypadku genomu no to są po prostu lokalizacje na chromosomie lub też sekwencje referencyjne. I numerowanie po prostu zasad 1, 2, 3, 4 i tak dalej. No właśnie, adnotacja, nazywana też czasami niepoprawnie anotacją, to jest nadawanie kontekstu tym informacjom, które mamy, bo nic nam nie da to, że powiemy, że w puzzlu 1a jest różnica. Nie jesteśmy w stanie ocenić, co to jest za różnica, czy jest duża, czy jest mała. W związku z tym wykonujemy anotację. I po anotacji wygląda to tak. Pierwszy puzzel, pierwsza zmiana, zaczyna się od kolumny pierwszej do kolumny trzeciej i od rządku A do B. Tak? I co się dzieje? Tutaj mamy w sumie 6 pól, które zostały zmienione. Sekwencja referencyjna, czyli to, co było, to jest duża chmurka, a to, co się stało, ta zmiana, to jest mała chmurka. I w jaki sposób się różnią? Różnią się wielkością. Tak samo robimy dokładnie w genomie, opisując, jaki rodzaj zmiany widzimy i co ona oznacza. Czy ona jest w sekwencji kodującej, czy jest niekodującej? Czy jest to insercja, czy jest to delecja, czy jest to mała zmiana, czy jest to duża zmiana? I popatrzcie, co można zrobić, jeżeli mamy te wszystkie opisane zmiany w ten sposób. Możemy sobie przefiltrować przez kolumnę, czyli możemy na przykład zadać takie sobie zadanie, wszystkie chmurki chcemy znaleźć, tak? I jeżeli mamy tych zmian z chmurkami 50 tysięcy, no to wyciągnie nam tylko to, co nas interesuje. Na przykład chcemy tylko, żeby to były zmiany w wielkości, tak? Albo żeby były brakujące elementy, więc możemy sobie wyznaczyć tylko te warianty, które nas interesują tak naprawdę, bo z jakiegoś powodu są dla nas ważne. No w przypadku genetyki jest to po prostu patogenność tych wariantów, określona wieloma różnymi parametrami. Ile miś badamy? Ok, czyli to, że układamy układankę, to jedno, ale nie możemy zapominać, że nie układamy jednego genomu, tylko izolujemy sobie DNA, powiedzmy, z puli leukocytów, z miliona, tak? I część tej informacji sekwencjonujemy, więc sekwencjonujemy tak naprawdę nie jedną układankę, tylko tak, jakbyśmy sobie pomieszali 1000 układanek i chcieli je odtworzyć, tak? z tej naszej sterty. I zwykle badamy około od mniej więcej 100 do 2000 układanek, czyli to jest taki uśredniony genom od 50 do 1000 komórek. I to właśnie, ile misiów badamy, to jest tak zwana głębokość pokrycia.
czyli te szare górki, które widzimy na wykresie w IGV, to jest to, ile w danym miejscu mamy odczytów. Tak? Każdy pojedynczy odczyt, każdy pojedynczy nukleotyd liczy urządzenie i powie nam, że na przykład w tym miejscu tutaj, które zaznaczyłam, jest 305 odczytów. Tutaj na górce tej górki jest 70, a tutaj nie ma wcale. To, że nie ma wcale, oznacza po prostu, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy tam mamy jakieś warianty, czy nie. I to jest bardzo ważna informacja, bo z tego jesteśmy w stanie wyznaczyć, ile w danym miejscu, jak bardzo ufamy tej informacji. Bo jeżeli mamy 300 odczytów i widzimy, że tutaj są jakieś dwie adeniny i to jest artefakt, po prostu gdzieś w dwóch odczytach taka adenina się tam znalazła, a poprawny nukleotyd to jest T w tej pozycji, gdzie jest 99% takich odczytów. Sytuacja się zmienia, jeżeli mamy do czynienia z tkanką nowotworową, bo może się okazać, że 1% odczytów jest istotny, jeżeli mamy na przykład 1000 albo 2000 odczytów w sumie, to ten 1% może już mieć znaczenie kliniczne. Natomiast jeżeli mówimy o chorobach rzadkich, a raczej, no może nie tylko, ale generalnie nie będzie nikt Was, myślę, pytał o 1%. No ale warto wiedzieć, że to pokrycie ma znaczenie i warto wiedzieć, gdzie ono jest, bo jeżeli dostaniecie obrazek z IGV po prostu na egzaminie, no to tutaj mamy wartość total count, czyli właśnie ile jest, jakie jest pokrycie tego miejsca w genomie, tak? I jest też statystyka odnośnie każdej kolejnej zasady, pod kreską są jeszcze insercje lub delecje, jeżeli by były, tak? I następnie mamy tak liczbę tych odczytów, procent tych odczytów względem tej 305 liczby i później mamy to, jak one się rozkładają na obu odczytach R1 i R2. To jest ważne, żeby te dwie wielkości były mniej więcej podobne, bo to znaczy, że to jest prawdziwy wariant. Jeżeli coś powtarza się, na przykład jeżeli mamy 300 odczytów, z czego 150, z czego 299 jest z jednej strony, a tylko kilka jest z drugiej, no to musimy mieć po prostu czujność, że to prawdopodobnie jest jakaś przyczyna zewnętrzna związana z metodą sekwencjonowania. Tak? No, chodzi o to, żeby z obu stron uzyskać w miarę ten sam wynik. Tutaj nie wiem, szczerze powiedziawszy, co chciałam powiedzieć. Chyba o tym pokryciu, tak? Że pokrycie właśnie też jest różne dla różnych rodzajów bibliotek i że jest to cecha charakterystyczna właśnie sposobu przygotowania tych bibliotek. Okej, i jeszcze jedno, a propos właśnie tego, jak jest, powiedzmy, jak przełożyć na analogię misiową te rodzaje bibliotek. Otóż to tak jakbyśmy cięli puzzle od jednej sztancy, tej samej, w przypadku sekwencji amplikonowych, tak, więc one są wszystkie dokładnie takie same, w zależności od tego wzoru, w jaki sposób je cięliśmy. A tutaj każda z układanek, które mamy w tej naszej stercie pomieszanych, była z innego wykrojnika robiona, tak? Czyli to jest biblioteka enrichmentowa. Nie możemy jednego puzzla zamienić na drugi, tak? Bo one po prostu są inne. A to jest biblioteka PCR-owa. Te wszystkie puzzle pierwsze są takie same, wszystkie puzzle drugie są takie same i tak dalej. Okej. I ostatni, ten najtrudniejszy etap, którego już przedszkolaki niestety nie zrozumieją, to jest weryfikacja, czyli jak ktoś mówi curation po angielsku, też słyszałam wersję polską tego słowa kurowanie. I jest to ten etap, w którym nadajemy sens całej tej zabawie właśnie w alignment, filtrowanie, adnotacji i tak dalej. Chodzi właśnie o to, że algorytmy są omylne, że mamy też artefakty w reakcjach sekwencjonowania, więc widzimy coś, czego nie ma, albo nie zauważamy ważnej zmiany. I metoda właśnie weryfikacji polega na tym przede wszystkim, żeby po pierwsze sprawdzić, jaka jest jakość naszych danych, czyli czy nie mamy fałszywych pozytywów. No fałszywych negatywów nie zobaczymy, dlatego po prostu, że mamy zbyt dużo danych, żeby całe geny oglądać na oko. Czasami co się robi, my mieliśmy taki szalony projekt w firmie niedawno, żeby braka 1, braka 2 robić całość ręcznie po prostu, żeby weryfikować, czy nasza metoda działa, czy nie. I była to naprawdę ciężka robota, bo te geny są wieloegzonowe. Więc sprawdzamy, czy nie mamy fałszywych pozytywów między innymi, tak?
I odpowiadamy też sobie na pytania o funkcję, o to, jakie jest znaczenie wariantów, które wywołujemy, czyli jakie te warianty są i jaką informację kliniczną nam wnoszą. No więc tak, jeśli chodzi o weryfikację, to najpierw zaczynamy od rzeczy technicznych. Musimy potwierdzić, że wariant jest rzeczywiście prawdziwy, ale nie jest artefaktem, czyli oglądamy plik BAMF w przeglądarce IGV. Myślę, że IGV nie muszę Wam przedstawiać, to są te właśnie obrazy, które przedstawiam z pokrycia, ale też będziemy zaraz analizować może trochę szerzej. Musimy sprawdzić, jaka jest jakość mapowania, to zaraz też Wam pokażę. I właśnie, jaki jest procent odczytów, czyli jeżeli mamy heterozygoty, no to tych odczytów powinno być średnio 50% z wariantem, a jeżeli mamy homozygotę z wariantem, no to powinno ich być około 100%. Natomiast ze względu na to, że są artefakty, to nie muszą być takie liczby bardzo precyzyjne, tak? Czyli może by zdarzyć się, że heterozygota ma 45% odczytów, a nie 50%. No więc powinniśmy jakieś widełki przyjąć. Takie dosyć ostrożne widełki to jest między 35% a 65% heterozygota, ale też widziałam bardziej restrykcyjne albo nawet bardziej luźne kryteria. To zależy od laboratorium i jak ono sobie ustali, czy chce mieć więcej fałszywych pozytywów, czy więcej fałszywych negatywów, co jej się bardziej opłaca. Musimy też sprawdzić, jaka jest, jak już mamy zweryfikowane, że ok, ten wariant jest prawdziwy, prawdopodobnie prawdziwy. Najlepiej, jeżeli byśmy mieli swoją bazę danych z po prostu wyliczonymi wariantami, jakie pojawiają się w naszej populacji. I jeżeli okaże się, że mamy jakiś systematyczny dziwny błąd, że wariant pojawia się praktycznie w każdej próbce, a częstość jego populacyjna jest rzędu 1 na milion, to jest duża szansa, że to jest artefakt. Dobrze jest to sprawdzić Sangerem na przykład, czy wariant, który uznajemy za patogenny, tak, i który nam się często pojawia, nie jest po prostu artefaktem. Ja słyszałam taką teorię, że jakby każdy sekwenator generuje swój taki fingerprint, swoje własne artefakty, tylko i wyłącznie dla tej maszyny swoista, albo tylko dla tego modelu flow cellki. Nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale no takie informacje z IMID-u usłyszałam. Porównujemy potem też właśnie, czy wariant sytuuje się równo na odczytach R1 i R2, co też przed chwilą powiedziałam. I właśnie, co to jest jakość mapowania? Tu mamy gen SMN1, obiecałam Wam ten przykład. To jest chyba nawet exon 7, więc to są dwa geny tak naprawdę, SMN1 i SMN2, które mają praktycznie taką samą sekwencję egzonową, różnią się pojedynczymi zasadami. W związku z tym program, który bazuje na krótkich odczytach kilkudziesięciu, kilkuset nukleotydowych, nie będzie w stanie dobrze przyporządkować tych odczytów do jednego z tych dwóch genów, więc tak jakby przyporządkuje je do obu. Więc to pokrycie tutaj będzie dwa razy wyższe niż powinno być dla SMN1, dlatego że te odczyty mapują się w dwóch miejscach, więc w obu tych miejscach będzie suma odczytów dla SMN1 i SMN2. I dlatego też informacja, jaką mamy zapisaną w pliku BAMF, w pliku, który odpowiada alignmentowi, mówi nam, czy dany odczyt mapuje się dobrze, czy nie. To jest jedna z flag jakości, która jest zapisana w tym ciągu znaków w naszym pliku BAMF. I w IGV, czy przy innej przeglądarce genomowej, będziemy mieć taki jasno-szary kolor, jeżeli ten odczyt mapuje się w kilku miejscach. Jeżeli on jest wiarygodny i jest przypasowany tylko i wyłącznie do jednego miejsca, to będzie on ciemno-szarym kolorem, tak? I tutaj mamy ten ciemno-szary kolor, czyli te odczyty mapują się wszystkie dobrze, no ale zobaczmy, co tu się dzieje. Tutaj w każdym jednym odczycie prawie mamy bardzo dużą ilość nieprawidłowych zasad. To znaczy, że coś poszło nie tak, że albo jest to trudno właśnie mapując się region, albo samo sekwencjonowanie tych odczytów źle poszło. Generalnie one zostały przypasowane nie tam, gdzie powinny. I jeżeli mamy taki region o niskiej złożoności w tym przypadku chyba, tutaj są jakieś GG, się powtarzają często. No w każdym razie jest to region, który jest źle, no po prostu jest niewiarygodny dla naszej analizy. I nie powinniśmy w ogóle go analizować. Czyli jeżeli mamy w pliku wynikowym pełno wariantów w jakimś fragmencie, to nie od razu nie bierzemy tego za pewnik, że one są prawdziwe, tylko sprawdzamy, czy nie ma czegoś takiego. Bo to oznacza, że ten wynik absolutnie nie nadaje się do żadnych analiz. Nawet tam, gdzie prawdopodobnie są rzeczywiste warianty, na przykład tutaj w tym miejscu, gdzie jest czerwony ta gwalina,
to prawdopodobnie no, nie powinniśmy w ogóle się tym zajmować, tak? Bo powinniśmy wykluczyć to miejsce z analizy i najlepiej jeszcze z jakąś anotacją, że w taki a taki obszar nie był analizowany ze względu na niską złożoność. Okej, okay. I teraz takie jeszcze właśnie wracam do kwestii odczytów R1 i R2. Jako, że one są w parze, jako, że one są przez sekwenator identyfikowane jako para, to mamy, one są związane jakby w pliku BAM, mamy je jako parę. Jeżeli sobie odpowiedni sposób kolorowania w IGV zadamy, no to możemy je zobaczyć jako odczyty niebieskie lub czerwone, tak, w zależności od tego, który to jest odczyt z danej pary. Dlaczego w ogóle R1 i R2 są, dlaczego to jest takie dziwne w ogóle, że sekwencjonujemy z dwóch stron, co to nam daje? To nie jest tak zupełnie bez jakiegoś sensu, wprost przeciwnie. Chodzi o to, że ograniczenie w tej chwili technologicznym Illuminy jest 150 par zasad. Nie można przekroczyć tej liczby, bo po prostu zaczynają się robić szumy i bzdury, tak? Więc sekwencjonowane jest 150 i nie więcej. I teraz specy z Illuminy wpadli na pomysł, że jeżeli sekwencjonujemy 150 nukleotydów z jednej strony, 150 nukleotydów z drugiej strony, a przerwa między tymi sekwencjami będzie o znanej wielkości, to my możemy szacować pewne zmiany strukturalne i pewne zmiany insercyjno-delecyjne w genomie, czym w ogóle są, tak? Bo jeżeli nam się skróci odległość po mapowaniu pomiędzy tymi odczytami, czyli spodziewalibyśmy się, że one będą leżeć w odległości 50 albo 250, zależy od tego, jak zrobimy bibliotekę par zasad, a na przykład leżą w odległości 70 par zasad. No to w tym momencie program jakby wie o tym, że tam zaszła delecja. To jest też zapisane w naszym pliku wynikowym. Jeżeli te odczyty zaczynają być zbyt daleko od siebie, to w tym momencie wiemy, że między innymi zaszła insercja. Nie mamy ich, nie mamy sekwencji tej insercji, ale nie zawsze jest ona potrzebna. Poza tym, jeżeli jeden odczyt będzie się mapował do chromosomu na przykład 5, a drugi odczyt zmapuje się do chromosomu 8 i to jest systematyczne dla wszystkich par odczytów właśnie z danego miejsca, to my wiemy, że tam jest translokacja. To oczywiście nie jest tak, że dla każdego panelu NGS-owego jesteśmy w stanie wyciągnąć taką informację, bo to muszą być duże, albo bardzo duże panele, albo najlepiej eksomy lub genomy, żebyśmy byli w stanie informacje o właśnie wariantach strukturalnych, czyli na przykład o translokacjach wyciągnąć. Ale nie jest to niemożliwe i w tej chwili jest to jedna z zalet, które właśnie technologie całogenomowe niosą ze sobą, że jesteśmy w stanie rearanżacje strukturalne zrównoważone w przeciwieństwie do mikromacierzy właśnie z takich sekwencji wyciągać. Okej, okay. I co jeszcze musimy zrobić podczas weryfikacji NGS? Czyli już wiemy, że nasz wariant jest wiarygodny, w sensie jest prawdziwy, nie jest artefaktem. Potem musimy zobaczyć na podstawie pliku wynikowego, czyli tego z annotacją, jaka jest częstość wariantu. To jest taka standardowa tabela, która jest, no jest bardzo potrzebna, bo logika jest taka, że im wariant jest częstszy w populacji, tym jest mniejsza szansa, że jest patogenny. Są warianty, które są patogenne i są związane z efektem założyciela, na przykład w małych populacjach, i one mają częstość powyżej na przykład 10% w populacji, w heterozygotach, a mimo to są patogenne, ale już no, ręczę, że o dużej patogenności wariantu nie znajdziemy wśród wariantów powyżej 20% z częstością. Następna sprawa to jest weryfikacja, czy warianty, które oceniamy, mamy związek z fenotypem. Czyli jeżeli mamy niepełnosprawność intelektualną, no to czy ten wariant gdzieś pojawia się właśnie w doniesieniach klinicznych jako związany z niepełnosprawnością intelektualną. Żeby się nie okazało, że wypisujemy wariant, który zupełnie nie ma nic wspólnego z danym fenotypem, no tyle tylko, że był w naszym panelu, więc i pokazuje się, że jest patogenny, więc jesteśmy zadowoleni. I trzecia rzecz to jest sprawdzenie, czy wariant, który znaliśmy przez przypadek, i to dotyczy właśnie bardzo dużych paneli albo badań eksomowych, znajduje się na tak zwanej liście 59 genów actionable w rekomendacjach ACMG. To jest jedno z pytań egzaminacyjnych odnośnie właśnie głównie wariantów CNV, ale także wariantów strukturalnych, SNV, przepraszam, CNV i SNV.
Czyli co zrobić z takim wariantem? Jeżeli wykryjemy na przykład mutację BRCA1 u dziewczynki, która miała robiony eksom pod chorobę Charcot-Marie-Tooth na przykład, to jest dosłownie pytanie egzaminacyjne, to co z tym zrobić? I tutaj mamy dosyć jasne w tej chwili wytyczne właśnie z ACMG, które warianty w których genach należy raportować, dlatego że mają one bezpośredni wpływ na zdrowie i życie i mogą mieć oczywiście, bo to zależy od penetracji, zależy od ekspresji cechy, ale mogą mieć i wśród tych genów znajdują się geny właśnie głównie nowotworowe, kilka genów takich neurologicznych i całkiem spory panel genów kardiologicznych w tej chwili, które mogą spowodować po prostu nagły zgon sercowy u pacjenta, migotanej przeciągów na przykład. Także sprawdzamy. I trzecia rzecz to jest akurat propozycja, czwarta w zasadzie, że w pewnych populacjach, tego się oczywiście w Polsce w tej chwili nie robi, ale to dlatego, że mamy raczej nieuregulowane poradnictwo i nieuregulowane takie sprawy właśnie związane z raportowaniem też na poziomie państwowym i nie ma nawet dyskusji na ten temat. Natomiast na przykład u Żydów afroamerykańskich, czy też nawet w Stanach Zjednoczonych, robi się po prostu przy takich dużych badaniach od razu raportowanie nosicielstwa częstych wariantów recesywnych patogennych. W przypadku Żydów to jest bodajże Tay-Sachs i właśnie CFTR. W przypadku Stanów Zjednoczonych na pewno CFTR jest też raportowany. Także są takie wytyczne też, ale to są wytyczne już krajów tak, członkowskich, jakieś, które gdzieś tam ratyfikują jakieś konwencje. Okej, mówiłam o tym, że w przypadku częstych mutacji jest mała szansa, że one są bardzo dla nas patogenne. Otóż jest taki wariant fajny, bardzo go lubię, zajmuję się onkologią, więc TP53 jest bardzo często na tapecie. Wariant, który zamienia prolinę w pozycji 72 na arginę. I ten wariant do jeszcze niedawna figurował nawet w Clinvarze jako patogenny. Potem on zmienił swoją rangę na uncertain significance, natomiast w tej chwili jest to wariant tak zwany drug response. Więc w badaniach gwasowych wyszło bodajże na leki przeciwnowotworowe, na genstabinę jest różnica jakby w odpowiedzi na leczenie, jeżeli ktoś ten wariant ma lub nie. Natomiast nie jest to absolutnie w tej chwili żadna predyspozycja do raka jakiegokolwiek tam. A to dlatego, że ten gen, jeżeli popatrzymy sobie na statystyki, w jakiej części populacji występuje, to jest pomiędzy 60 a 70% populacji polskiej, nawet więcej. Więc jeżeli byśmy tam sobie obliczyli, tam chyba było 10-krotnie czy 100-krotnie większe ryzyko było w publikacji, która dotyczyła tego raka żołądka, to by się okazało, że co 15 Polak powinien umrzeć na raka żołądka, tak? A chyba jednak nie ma u nas takiego pomoru i na świecie też nie ma takiego pomoru, więc po prostu jest to bzdura. I oferowanie testów diagnostycznych, bo to jest akurat takim żywcem wycięte z cennika jednej z firm, oferowanie czegoś takiego jak testu diagnostycznego jest po prostu dużym nadużyciem. Okej, co jeszcze robimy, jeżeli sprawdzamy patogenność wariantów? Rzecz, o którą też lubią pytać na egzaminie, to jest ocena in silico. To jest tak, że tak naprawdę nie jest to narzędzie doskonałe i nie może być jedynym, które wykorzystujemy, żeby ocenić, czy wariant jest patogenny, czy uszkadza białko, czy nie. Jest to pewna tylko taka przesłanka. Natomiast logika, jaka za tym stoi, jest taka, że wariant jest patogenny wtedy, kiedy jeżeli nie znamy w ogóle żadnych więcej, nie mamy informacji na temat białka, na temat wariantu. Jeżeli aminokwas, jeżeli sobie popatrzymy na kilka różnych organizmów w całym drzewie ewolucyjnym i sprawdzimy to samo białko, to ten aminokwas, który badamy, nie zmienia się. On jest tak ważny, że musi być w tej pozycji konkretnej nukleotydowej, aminokwasowej zachowany, żeby w ogóle można było, żeby to białko miało funkcję swoją. Można też sprawdzić, czy zmiana aminokwasu na inny w takich badaniach predykcyjnych powoduje jakąś zmianę w polarności albo strukturze łańcucha aminokwasowego. Bo jeżeli mamy domenę jakąś aktywną, katalityczną i nagle wskoczy wariant, który zupełnie zmienia strukturę tej domeny i nie wiąże się tam na przykład ligand, to jest patogenne w tym momencie. Możemy też ocenić nie pomiędzy różnymi organizmami,
ale możemy ocenić różne białka, które należą do jednej rodziny białkowej i mają bardzo podobne domeny do siebie. Oceniamy te domeny patrząc po prostu po wszystkich domenach w rodzinie białek, czy tam też jest zmienność w danej pozycji aminokwasowej. Można to przyrównać trochę do takiego do życia, może nie tyle, że codziennego, ale wyobraźmy sobie, że mamy silnik, jesteśmy mechanikami, po raz pierwszy widzimy jakiś nowy model silnika i chcemy ocenić, czy on jest lepszy, czy on jest gorszy niż poprzednie modele. No to co robimy? No możemy rozebrać kilka samochodów innych i sprawdzić, jak wyglądają silniki w innych samochodach i ten nasz jakby do nich porównać. Możemy też sprawdzić na przykład, co się dzieje, jak zepsujemy jakąś część, tak, w tym momencie i sprawdzić, czy ten silnik dalej będzie działał, tak, co, i będziemy wtedy wiedzieli, co mniej więcej dana część robi w tym silniku. Także ma to pewną logikę. I tutaj są takie przykłady. Z lewej strony widzimy właśnie ocenę pomiędzy różnymi organizmami. Mamy tutaj człowieka, mamy szczurka, myszkę, nicienia, arabidopsis i mamy ocenę właśnie pewnej sekwencji aminokwasowej i patrzymy, że ten aminokwas zaznaczony czarno występuje we wszystkich rodzajach danego analizowanego przez nas białka, i więc raczej będzie niezmienny i raczej nie będzie możliwości, że zmiana taka będzie zupełnie niezauważona w białku, może być po prostu uszkodzone, tak? Tutaj mamy konkretne miejsce i konkretną domenę pokazaną. Po prawej stronie mamy ocenę wpływu zmiany aminokwasu na zmianę w strukturze białka też i tego, czy pozycja aminokwasowa powoduje zmiana aminokwasu z jednej na drugie, powoduje jakąś zmianę właśnie w tym białku, czy ono zmieni swoją strukturę, czy nie. I kolejny przykład, no to są właśnie różne domeny, znaczy domeny różnych białek tego samego typu i też jak te aminokwasy się zachowują w tych białkach. Wszystkie te zakreślone pozycje, no to są te, które są zakonserwowane, jak to się ładnie mówi, czyli takie, których nie powinniśmy zmieniać, jeżeli chcemy zachować funkcję danego białka. No i tutaj ja sobie zrobiłam sama taką analizę, to nie jest coś, co gdzieś tam jest tylko robione przez algorytmy zamknięte, są programy, na przykład Conserv, który pozwala samemu zrobić sobie taką ocenę, to jest fragment TP53 akurat i pokazane są, które są właśnie aminokwasy zakonserwowane ewolucyjnie, a które są w miarę zmienne pomiędzy organizmami żywymi. I ostatni chyba już podpunkt w analizie patogenności to jest analiza taka związana z rodowodem i z rozpoznaniem. To jest bardzo ważny podpunkt, jeżeli nic nie wiemy o danej mutacji w białku. Sprawdzamy, jak ono się zachowuje w rodzinie, w której były przypadki danej choroby. Jeżeli ko segreguje, to mamy bardzo silną przesłankę, że nawet jeżeli nie wiemy, czy zmiana jakiegoś aminokwasu jest patogenna, no to wiemy, że dziedziczy się po prostu zgodnie z danym typem dziedziczenia, więc możemy śmiało powiedzieć, że mamy bardzo silną przesłankę, że jest to patogenny wariant. I mamy też tak, że jeżeli nie znamy, nie ma stwierdzonego wcześniej przypadku z taką konkretną mutacją, to patrzymy na warianty wokół tej pozycji, którą badamy, bo może się okazać, że jeden aminokwas wcześniej albo jeden aminokwas później ktoś już znalazł taką samą, znaczy bardzo podobną zmianę, która powoduje podobne konsekwencje kliniczne. I tutaj mamy taki przykład, że wydłużenia sekwencji aminokwasowej na C końcu białka poprzez właśnie eradykację kodonu stop. No tutaj akurat tego nie było, ale się okazuje, że ktoś znalazł wcześniej jakieś inne białko, które ma bardzo podobne konsekwencje, w związku z tym można wnioskować, że ten nasz będzie miał taki sam status patogenności jak tamten. No właśnie, badania różne funkcjonalne, jeżeli znaleźliśmy gdzieś jakieś
publikacje, które mówią o tym, co się dzieje, jak wprowadzimy daną zmianę w białku, no to też jest przesłanka, żeby wnioskować, że ten wariant będzie miał daną patogenność. Możliwe, że jesteśmy w stanie wykonać też badania we współpracy z klinicystami u nas, na przykład immunohistochemię, czy też jakieś badania poziomu RNA, na przykład, jeżeli zawołamy pacjenta i zrobimy mu RT-PCR. Także możemy też w ten sposób jakby weryfikować funkcjonalnie to, czy powstaje na przykład białko, czy ono jest skrócone, czy też nie. Okej, i to wszystko, co zaprezentowałam tutaj, to była taka analiza patogenności zgodnie z wytycznymi ACMG. To jest taka tabelka, którą powinniście też, z którą się zaprzyjaźnić na egzamin, bo ona po prostu pokazuje wszystkie zebrane te kryteria, o których powiedziałam, czyli jaka jest częstość populacyjna, jakie są, czy tylko segreguje wariant w rodzinie i tak dalej. I tu wystarczy po prostu przeczytać sobie i zobaczyć, który wariant, znaczy która z opisów zgadza się z opisem naszego konkretnego przypadku, tak? I po prostu nadana jest punktacja zgodnie z tym, jakie kryteria są u nas się potwierdziły, a jakie nie. No i na podstawie tej punktacji, ile mamy wariantów supporting, ile mamy informacji supporting, ile mamy informacji takich moderate, ile mamy informacji very strong, my po prostu oceniamy, czy wariant jest patogenny, czy nie. Tak? I w zasadzie na egzaminie wystarczy powiedzieć, że są kryteria ACMG, według których ocenia się patogenność. Tak? No i dla większości, jeżeli mamy wariant w ClinVarze, no to w tej chwili już większość wariantów posiada jakieś informacje o tej patogenności. Niekoniecznie od razu są one słuszne, ale te warianty, które będą na egzaminie, raczej są takimi, które mają dosyć wiarygodne informacje. Okej, i teraz już konkretnie kilka takich przykładów pytań egzaminacyjnych. Co mamy zrobić, jeżeli mamy zapis taki, że jest sobie jakaś sekwencja i mamy wariant, który zmienia T na A w pozycji takiej i takiej. No i mamy szereg pytań do takiego zadania. Jaka jest wersja genomu referencyjnego, na jakim chromosomie on leży, jakiego genu dotyczy, jaka jest zmiana w białku, czy wariant jest patogenny i zapis HGVS. Zapis HGVS, no niestety, no, trzeba się go nauczyć, przy czym jest on, sama struktura jest dosyć prosta. Musimy mieć sekwencję referencyjną, do której się odnosimy, najczęściej taka informacja jest gdzieś tam w zadaniu egzaminacyjnym. Czy sekwencja była pisana na poziomie genomowym, czy na cDNA, czy na białku, w jakim miejscu i co zostało zmienione na co. To możemy korzystać z HGVS-u na miejscu na egzaminie, więc samo jakby przeczytanie tych zasad, no wiadomo, w nerwach i pod presją czasu nie jest przyjemne, ale jeżeli ktoś jest zaznajomiony trochę chociaż z HGVS-em, no to takie proste rzeczy przeczyta. Przy czym tak, to, że coś zapisaliście, możecie sobie zweryfikować. I to też jest dobrze widziane na egzaminie, żeby wspomnieć o tym, że istnieje program Utilizer. Można sobie do niego wejść, się trochę nim pobawić. Wpisujemy to, co nam się udało w pocie, w nerwach egzaminacyjnych stworzyć. Wpisujemy sobie i sprawdzamy, czy taki wariant istnieje i czy składnia jest dobra. Ten program od razu nam zanalizuje, czy składnia jest dobra. Jeżeli nie, no to wywali czerwony komunikat, a jeżeli wszystko jest ok, wywali zielony. Jest jeszcze komunikat żółty, jeżeli jest drobny błąd w związku z zapisem, ale że jest w stanie zasugerować nam czasami rozwiązanie dla tego błędu. Także warto się tym programem pobawić naprawdę, bo to może dużo nam pomóc na egzaminie. Aha, no i jeszcze pokazuje nam, jakie jest dopasowanie sekwencji, tak? Więc możemy sobie sprawdzić, na przykład jeżeli wrzucamy sekwencję z Sangera, czy to jest dokładnie to, co widzimy na selekcjonogramie Sangera, czy to jest ta zmiana T na A na przykład, tak? To też jest bardzo cenne. Okej, okay, co możemy dalej zrobić z tą sekwencją? Mamy już HGVS, okazuje się, że jest ok, możemy to sobie wrzucić w bazę ClinVar i wyskoczy nam, lub nie, ale miejmy nadzieję, że wyskoczy, wariant, którego szukamy. Okazuje się, że wariant jest w DMD i że jest to wariant, jak to się mówi, likely benign, czyli wariant, który jest prawdopodobnie łagodny.
Mamy zapis, gdzie on leży, mamy informację, w jakim genie. Zostało nam jeszcze pytanie, na jakim leży chromosomie, i tutaj też mamy chromosom X, tak, od razu, w jakiej pozycji nukleotydowej. Z ClinVara możemy też sobie zobaczyć, o właśnie, na jakim chromosomie leży. Możemy też, gdzieś tutaj miałam, ale chyba nie zniknęło. Pod spodem, jak będziemy scrollować ten rekord, tam mamy zapis też na poziomie nie tylko nukleotydowym, ale też białkowym. To samo zresztą jest w Mutalizerze, więc jest kilka różnych baz, z których wyciągniecie dokładnie tą samą informację, możecie też sobie potwierdzić, czy macie rację. Dalej, też się pojawiło ostatnio takie pytanie na egzaminie, nie wiem, czyje było, ale było dosyć kreatywne. Jak znaleźć informację, jak mamy coś takiego? Co to jest, tak? Skąd będziemy mogli wziąć informację, jaki to jest gen w ogóle? No przecież tutaj absolutnie nie ma żadnych wskazówek do tego. Otóż musimy taką sekwencję wpisać do jednego z ulubionych narzędzi biologów molekularnych, które nazywa się BLAST. Warto to zapamiętać. Klikamy sobie na nucleotide BLAST i następnie wpisujemy naszą sekwencję, tu gdzie mamy dużą strzałkę. Zaznaczamy, że to ma być sekwencja genom plus transkrypt i człowieka, jeżeli nam się nie zrobi to automatycznie, i puszczamy BLAST. Po kilkudziesięciu sekundach mielenia dostajemy szereg rekordów z NCBI-a, które nam mówią, jakie sekwencje odpowiadają tej sekwencji naszej badanej. No i proszę, okazało się, że jest to niejaki ekflan. Możemy sobie kliknąć, bo to wszystko są linki. Ten jakby e-value to jest i tutaj ta wartość 100% mówi nam, że to jest dopasowanie bardzo dobre, wiarygodne, że to jest dokładnie ta sama pozycja. Po prostu pierwszy wariant na liście zawsze jest najbardziej istotny, pierwszy link. No i okazuje się, brawo, złapaliśmy Pikachu, bo gen to ma nazwę, znaczy białko ma nazwę Pikachulina i możemy coś takiego powiedzieć naszym egzaminatorom, że ten gen jest taki, a taki, że ma taki numer, tak sekwencja i że gdzie on się znajduje i tak dalej, i tak dalej. I kolejna rzecz, Sanger. W zasadzie to już jest ostatnie, co mam wam do pokazania. To jest gen GJB2. Nie wiem, gdzie znalazłam tą sekwencję, szczerze powiedziawszy, także nie jestem w stanie tutaj podać autora tego sekwenogramu pięknego. W każdym razie widzimy, że mamy tutaj jakąś zmianę, która nie jest w żaden sposób opisana, ale zawsze musimy mieć informacje o koordynatach od osób, które nadają sekwenogramy. No i my wiemy tutaj, że w tym sekwenogramie 302 pozycja nukleotydowa jest ostatnia, tak? A pierwsza jest 243. Więc na egzaminie bierzemy sobie ołówek i liczymy 301, 300. 299, 298, 297, 296 i tak dalej, aż sobie doliczymy do tego miejsca. I wiemy, że to jest, licząc od 302 w dół, jest to 278 nukleotyd. Tak samo możemy sobie policzyć aminokwasy, tu jest 101, tu jest 81, więc 100, 99, 98, 97 i tak dalej, jest to 93 aminokwas. Zapisujemy sobie tą informację. I jeżeli wiemy, jaki to jest gen, no to możemy sobie od razu wpisać, że to jest GJB2, że to jest sekwencja kodująca, bo takie informacje powinniśmy dostać od osób, które nas egzaminują, i zapisać tą zmianę, że to jest 278 pozycji, zmiana z T na z czerwonego, zmiana na C, czyli na niebieski. A że drugi allel jest niezmieniony, no to piszemy 278 równa się. Broń Boże, nie powinniśmy pisać samego równa się, bo to oznacza, że całe białko żeśmy przeszukali, nie znaliśmy żadnych różnic, więc piszemy 278 równa się. W przypadku homozygot będzie trudniej troszkę, więc jeżeli egzaminować będzie was doktor Goss, no to musicie bardzo dobrze przygotować się z tego tematu. Bo w przypadku homozygot wygląda to troszkę inaczej, okay? Jeżeli nie mamy kosegregacji, bo jeżeli sprawdziliśmy w rodzinie, no to możemy w nawiasach kwadratowych tą sekwencję zapisać, tak jak w tym przypadku. No i ważne jest też to, że zawsze zapisujemy, jeżeli mamy tylko informacje z genomu,
zapis na poziomie białka w nawiasie, tak? Bo my nie sekwencjonowaliśmy tego białka, my nie robiliśmy żadnego badania na poziomie białka, tylko na poziomie DNA, więc nie jesteśmy w 100% pewni, bo nie widzieliśmy tego białka na oczy, że ta sekwencja zmieni się dokładnie w ten sposób. To jest adres HGVS-u. Jak ktoś tam jeszcze nie był, no to myślę, że musi tam trochę czasu spędzić i po prostu powklejać sobie różne rzeczy i zobaczyć, jak się zapisuje po prostu te sekwencje. Okej, i znowu podpowiedź. Jeżeli sobie już zapiszemy coś takiego, wejdźmy w Mutalizera, wpiszmy sobie ten wariant i sprawdźmy, czy jest wszystko okej. Okay. No ups, źle policzyłam sobie. Zamiast 302 to zaczęłam liczyć, gdzieś tutaj mi umknęło i zamiast 278 pisałam 279. No i Mutalizer już mi mówi, że coś już tutaj nie halo, popraw się. Więc mogę to jeszcze raz wtedy sprawdzić, przeczytać sobie, no rzeczywiście to nie był 279, tylko 278. I w tym momencie dostajemy rekord na zielono, że nie było tu żadnych błędów, że jest super, że zmiana wyglądała tak, możemy sobie ją też porównać w Sangerze i jeszcze możemy otrzymać informację, jaka była zmiana na poziomie białkowym. Fajnie. I mamy jeszcze hotlinki, chyba możemy też od razu do DBSNP od tego dojść, to nie pamiętam, ale być może. Okej, i mamy trudniejszą sytuację, mamy sekwencję, która się na siebie nakłada. To jest taki typowy obraz insercji i delecji heterozygotycznej. Żeby sprawdzić, z jaką heterozygotą mamy do czynienia, co to w ogóle jest za wariant, tak? Czy to jest insercja, czy to jest delecja i ilu nukleotydów, to musimy sobie zapisać sekwencję. Ja zawsze zapisuję sobie sekwencję w notatniku, nie wiem, czy tam będziecie mieć wejście do notatnika, ale może tak, w notatniku sekwencję referencyjną i pod spodem te zmienione nukleotydy. Tu mamy tą samą sekwencję, natomiast tutaj mamy zmianę. Czarny G zmienia się na T. Następnie czerwony T zmienia się na G. Potem znowu G zmienia się na T. Potem T zmienia się na G. Tutaj nie widać tego, ale to jest zmiana z G na A. I tutaj mamy A na A. Tyle sekwencji nam powinno wystarczyć. I teraz co robimy? Teraz spróbujemy sobie robić spację w pliku naszego notatnika. Jak zrobimy jedną spację w sekwencji tej zmienionej, no to okazuje się, że nagle wszystko pasuje, słuchajcie. Więc mamy tutaj dziurę, mamy delecję jednego nukleotydu. Jeżeli musielibyśmy przesunąć sobie tą sekwencję, sprawić spację w sekwencję referencyjną, to znaczyłoby, że mamy insercję w naszej sekwencji zmutowanej. Ja tak naprawdę analizowałam Sangerę i naprawdę było to bardzo wygodne, bardzo polecam. Generalnie po prostu musicie sobie napisać, tak, i spróbować złożyć te sekwencje razem, wprowadzając spację. Więc możemy sobie teraz zapisać, znowu odliczając sobie, w której pozycji zaszła ta zmiana. Musimy sobie zapisać, że to było w pozycji 31 i tak samo odliczyć sobie w aminokwasach, że to było w 12 aminokwasie, licząc od początku. I znowu wrzucamy sobie w Mutalizera. Okej, no to w zasadzie tyle o mnie, słuchajcie, zostawiam do siebie kontakt, jeżeli ktoś chciałby napisać do mnie z jakimś konkretnym pytaniem albo wymienić się jakimiś materiałami, no to zawsze jestem chętna i dziękuję.